Cześć, jestem Anita i witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj w wideo pod tytułem pokażę wam bikini haul. Mam tutaj 5 strojów kąpielowych, które wam dzisiaj pokażę. One wszystkie pochodzą z tej stronki, także jeżeli jesteście zainteresowani, jak wyglądają, czy są warte tej ceny i czy są fajnej jakości, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Oczywiście na wstępie zapraszam was na mój Instagram, gdzie razem z wami tworzę makijaże, gdzie prowadzę takiego typowo Instagrama makijażowego. Także jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie was tam zapraszam. Co więcej, bardzo często jest tak, że jeżeli mam w planie jakiś odcinek, to wam o tym mówię i sobie tam dyskutujemy, albo pytam się was, gdzie coś mogę dostać, albo na przykład pytania, jak będę robić Q&A, też będę tam zbierać, także warto być ze mną na bieżąco. A teraz myślę, będzie tyle gwoli wstępu, możemy przechodzić już do haulu. No i dobra, mam tutaj 5 strojów kąpielowych, 3 są z wysokim stanem, jeden mam normalny i jeden mam jednoczęściowy. Najpierw pokażę wam może ten z niskim stanem. I teraz tak, wszystkie kostiumy kąpielowe przyszły do mnie w takich woreczkach strunowych zapinanych na zipa, co bardzo się ceni, tym bardziej, że zobaczcie, wszystkie woreczki mają logo firmy, to nie są jakieś no-name'y kupowane hurtowo, tylko firma je przygotowuje. Kostiumy szły do mnie 2 tygodnie, przyszły do mnie w mega ekspresowym tempie, także wysyłkę mają bardzo szybką. I tak to wygląda, jeśli chodzi o samo opakowanie. Wyciągamy kostium. Tak wygląda woreczek w środku, potem jak idziecie na basen, to możecie sobie wrzucać mokry kostium przed włożeniem do prania. On ma tutaj dziurkę, więc nie ma opcji, żeby mokre ubranie skisło w opakowaniu, wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, i teraz tak, każdy kostium posiada metkę, taką, wiecie, zwykłą papierową metkę sklepową, o, na takim sznureczku. I posiada metkę wszytą z nazwą tego sklepu i rozmiarem, jaki wzięłam. I to jest jedyny rozmiar, który mam, to jest chyba jedyny kostium, który ma rozmiar M, z tego co mi się wydaje. Oczywiście wszystkie mają zabezpieczenia tutaj na majtkach. No i dobrze, i chyba to tyle będzie z kwestii takiej organizacyjnej, możemy przejść do samego kostiumu. Jak widzicie, to jest rozmiar M i wzięłam sobie M-kę, bo ja mam dosyć spory tyłek, więc nie chciałam, żeby też za mało... Nie chciałam, żeby też za dużo odkrywał, więc wziąłam sobie M-kę. I tak on wygląda. Jak widzicie, on ma tu taki aztecki, czarno-biały wzorek. Tak wyglądają z tyłu. Fajnie, bo nie są jakieś mocno wycięte, więc no, w granicach rozsądku, że tak powiem. I tak jak mówiłam, to jest rozmiar M i tak wyglądają majtki. Natomiast góra ma taki przepiękny stanik, który ma, jak widzicie, takie... Nie tyle, że wiązanie, ale takie wycięcie z paseczkami między miseczkami, ale mi się zrymowało. I tak wygląda tył, on jest wiązany w formie takiej bardziej bluzeczki, takie bardzo fajne wiązanie, o, takie gorsetowe. Ma gąbki, ale wszystkie te gąbki można wyjąć, tutaj są dziurki, gdybyście nie potrzebowały albo potrzebowały większych uszczelniacza, to możecie sobie przyłożyć spokojnie z innego kostiumu. I tak wygląda góra i powiem wam szczerze, że ten kostium jest przepiękny i już się nie mogę doczekać, że będę mogła go założyć, bo jest naprawdę fajnie wykonany, nie mogę się do niczego przyczepić tak naprawdę. No naprawdę powiem wam, że jestem w szoku, naprawdę, naprawdę, tak wiem, powtarzam się, ale no, fajnie to wygląda. Także taki pierwszy kostiumik, a i on ma podwójne ramionczka, tak one wyglądają i oczywiście są regulowane, także jakbyście potrzebowali wyżej, niżej, to nie będzie problemu, możecie sobie wyregulować. No i fajnie, czyli tak wygląda pierwszy kostium i jak już go będziecie używać, to możecie sobie zapiąć spokojnie w tym woreczku i schować. Dobrze, drugi kostium pokażę wam jednoczęściowy. Tak on się prezentuje. To jest rozmiar S. Jak możecie zobaczyć tutaj... O, staram się wam tutaj pokazać. One mają takie półprzezroczyste te meteczki wszyte, fajnie i bardzo są takie delikatne, żeby nie gryzły. Oczywiście metkę i tak on się prezentuje z przodu. On też był na miniaturce, znaczy się jest. I on jest czarny i on ma haftowaną miseczkę. I odcięcie pod biustem również. To jest haft, to nie jest żadna naklejka, to jest przepiękny haft, bardzo dokładny. Tak wygląda z tyłu. Ma całe odkryte plecki i również ponownie nie mam się do czego przyczepić. Majtki są oczywiście z wysokim stanem.
w sensie z tyłu, kończą się tak gdzieś dobrze, mocno w pasie i on jest związany w pasie, słuchajcie. Już wam postaram się. O. Tak, z tyłu na pleckach jest wiks i jest związany w pasie. Bardzo fajnie wykonany, również miseczki można spokojnie wyciągać, bo tutaj są dziurki, gdybyście potrzebowały, nie potrzebowały. I to jest kolejny bardzo fajnie wykonany kostium. Ja już normalnie jestem w szoku, także tak on się prezentuje. Jest trochę brudny, bo moja mama miała go ostatnio na termach w Uniejowie. Także tak on wygląda, no jest naprawdę kozacki. A, i przyczepiłam mi metkę z powrotem, żebym nie krzyczała, że wzięła kostium, zanim wam go pokazała. Tak jakby co. Ale miała go, jest z niego bardzo zadowolona, bardzo jest wygodny, no jest przepiękny. No słuchajcie, te hafty są mega dokładnie wykonane, także kostium jest naprawdę genialnej jakości. Dobrze, teraz mamy trzeci kostium i ten jest jedyny w innym woreczku, mniejszym. I to jest już kostium z wysokim stanem, dwuczęściowy. Najpierw pokażę wam majtki. I on ma takie pikowane majteczki z takim wyszywanym pasem, wykrojonym w taką falę. Tak wygląda tył. O! Tak wygląda przód. To też jest rozmiar S. Jest tak z miękkiego materiału, że ja jestem w szoku. Także tak wyglądają majteczki. Postaram się... O! Może uda mi się złapać tą pik... O, udało mi się. Tak wygląda ten materiał. Oczywiście zabezpieczenia wszelkiego rodzaju. I tak jak mówiłam, to jest rozmiar S. A góra tego kostiumu wygląda w ten sposób. To jest przód. To jest taka, to jest taki typowy top. On ma również takie przepiękne wycięcie w taką... falbankę? Ciężko mi to powiedzieć. On też jest pikowany, również ma wyciągane gąbeczki, a nie, ten nie ma wyciąganych gąbek, słuchajcie, nie można wyciągnąć tych miseczek, także tutaj nie. I to jest taki top, on wygląda jak taki top sportowy do ćwiczeń, nie ma żadnych zapięć, jest z tyłu po prostu cały zabudowany, taka typowa koszulka, no. O, tak on wygląda i tutaj mamy oczywiście metkę sklepową. Także tak wygląda drugi kostium, tak? I bardziej bym powiedziała na co dzień do chodzenia, jak na przykład wyjeżdżacie nad morze i wiecie, że będziecie chodzić w nim cały dzień. Dalej mamy dwa kostiumy już takie bardziej kolorowe i najpierw pokażę wam ten. To też jest rozmiar S i zaczniemy od majtek. Oczywiście wysoki stan, one z przodu mają takie marszczenie. Z tyłu wyglądają tak, rozmiar S, no i tak wyglądają majtki, takie mają marszczenie z przodu. I do tego jest góra i góra wygląda mega uroczo, znaczy to jest taka łososiowa góra z taką falbanką u dołu, oczywiście tutaj gąbeczki można wyjąć, są wyciągane, o! Także tak on wygląda, oczywiście ramionczka ma regulowane w razie W, także tak on się prezentuje, no jest przepiękny, sami zobaczcie. Także mamy taki kostium, on powędruje do mojej przyjaciółki. Okej, i ostatni, który zostaje ze mną, to jest ten kostium i powiem wam, że już się nie mogę doczekać, będę mogła go założyć, bo jest przepiękny, słuchajcie. Ja mam kostium granatowo-pomarańczowy. Tak wyglądają majtki. O, to jest rozmiar M, bo ja mam troszkę większą pupę, więc wolałam wziąć sobie M-ki. Także tak wygląda rozmiar M. Jak widzicie, majtki są przepiękne. Mają z boku takie wycięcia. O! Jest przegenialny ten kostium. Damn. Wysoki stan oczywiście. Tak wygląda przód. Tak wygląda tył. A góra wygląda tak. Tutaj miseczki również są wyciągane. I tak wygląda góra tego kostiumu. O! No sami zobaczcie, czy on jest piękny. I on to jest jedyny kostium, który jest zapinany w ten sposób, że mamy takie... O, może tak wam pokażę. Dobra, czyli mamy zapięcie. I on wchodzi w ten sposób i mamy zapinany. I tak jak mówię, to jest jedyny kostium zapinany w ten sposób. Także tak on wygląda. I on ma tutaj takie, taką siateczkę, takie wycięcie. O! W staniku. No i tak on się prezentuje. Powiem wam szczerze, że jest przepiękny ten kostium, także...
już się nie mogę doczekać, aż będę mogła je założyć. I tak, słuchajcie, tak wygląda 5 kostiumów, które ja zamówiłam z tej stronki. I powiem wam szczerze, że dawno nie miałam tak dobrej jakości kostiumów w ręku i ja jestem w szoku, bo i rozmiarowo wszystko wypada tak jak trzeba i gatunkowo te kostiumy są mega fajnej jakości. Nic nie przyszło mi z innego sklepu, ani nic z tych rzeczy. Wszystko przychodzi w takich przepięknych woreszkach strunowych, z metkami, z zabezpieczeniami, ze wszystkim, także ja wam śmiało polecam tą stronkę, bo to jest jedno z niewielu zamówień z chińskiej stronki z ostatniego czasu, kiedy ja jestem w pełni zadowolona i mogę powiedzieć tak, ten sklep to jest coś. Także te kostiumy, które ja dzisiaj wam pokazałam, podlinkuję wam w opisie. Oczywiście link do stronki też będziecie mieli w opisie. A na dzisiaj to już było wszystko. Jeżeli ten filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem ja już się z wami żegnam i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczenia i cześć!